nami pierwszy dzień zawodów w Wiechotnej, są puchary, jest uśmiech na twarzy. Dobrze się ten dzień ułożył dla ciebie? To znaczy puchary są, ale nie za pierwsze, tylko za drugie miejsce, więc wyścig się ułożył powiedzmy średnio. Ale nie poddajemy się, jutro też jest dzień, chociaż no myślę, że musimy jakieś wnioski z tego wyciągnąć. I trzeba dużo, dużo szybciej jechać, żeby wygrywać. No przeszkadzała, nie była jednolita, bo gdyby było sucho albo mokro, byłoby jednolicie, było trochę tak, także pogoda cię na pewno nam może nie przeszkadzała, ale na pewno nie ułatwiała zawodów. Grzesiek, pierwsza porażka wczoraj. Tak, pierwsza porażka, no musimy wyciągnąć jakieś wnioski, zobaczymy, dziś też jest dzień, postaramy się troszkę szybciej jechać. Poczekajmy na koniec tego dnia. Powiedz mi, gdzie na tej trasie można jeszcze szybciej urwać coś? Wszędzie, myślę, że jadę wszędzie za wolno. Dzisiaj po podjeździe treningowym już, mokro jest. Tak, na razie jest mokro, jechaliśmy na gładkim sliku, także delikatnie, ale trasa przesycha, zobaczymy. Fajnie by było jechać po suchym. Powiedz mi, Krzysiek Maszczyk zaczyna cię mocno tutaj gonić. Znaczy to myślę, że to ja go muszę zacząć teraz gonić, także no jest szybszy ewidentnie i to dość sporo, także musimy coś poprawić w naszej jeździe. Właśnie, co możesz poprawić w swojej jeździe i czy to nie jest na przykład rozjeżdżenie? Myślę, że na pewno też jest mało, żeśmy testowali przed sezonem, ale to nie jest jakieś tam wytłumaczenie. Myślę, że po prostu muszę jechać szybciej. Za 2 tygodnie Limanowa, jedne z twoich ulubionych zawodów. No tak, blisko domu, taki mój domowy wyścig. Musimy się do niego dobrze przygotować. Jesteśmy dobrej myśli. Za nami zawody Wiechotnej, prosimy o podsumowanie tego, tych dni tutaj na trasie Wiechotnej. Podsumowanie, no 2 razy 2. miejsce, także nie wiem, czy mam być zadowolony, czy niezadowolony. Powiedzmy, że jestem zadowolony, uznam tu szybki konkurent, Krzysiek Maszczyk, także będziemy musieli się bardziej do zawodów przykładać, ponieważ bardzo szybko jedzie. Nie dogoniliśmy go w ten weekend i naprawdę był szybszy, także czapki z głów. Poprawimy się na Limanowej, zobaczymy, czy to wystarczy. Tak, wczoraj pogoda była niejednostajna, dzisiaj już było sucho cały dzień, także dzisiaj było już bardzo fajnie. Tak, Limanowa, domowy wyścig. My jesteśmy dobrze nastawieni, od jutra zaczynamy przygotowania do tego wyścigu. Mistrzostwa Europy, także zapraszamy wszystkich kibiców. Druga prieczka patrzy Grzegorzowi Koziolowi. Grzegorz Koziol. Víťazom triedy A nad 2000 kubických centimetrov Krzysztof Maszczyk. Trieda A nad 2000 kubických centimetrov víťaz Krzysztof Maszczyk a druhá priečka pre Grzegorza Koziola. Na treťom mieste Rafał Serafimowicz. Druhé miesto Grzegorz Koziol. A víťazom skupiny A po prvom súťažnom dni je Krzysztof Maszczyk. Okay.
musiałem wychodzić z kadry. Chleb zabierasz ludziom. iPhone przebija teraz wszystko. Ty trasarze ma jakieś wolne aparaty? Cześć? Telefon z domem puszczają? Także trojica najlepszych grupy A. Ale jest dobry. Gratulujemy. Dobra.